Profesorom z KUL-u możemy zadedykować film dokumentalny, który wyemitowała niedawno stacja TVN. Tak, to TVN jest Style. Ciekawostka. To jest Chiny, ciekawostka. Ciąża TVN. Zabroniona. I między innymi tam jest o tym, że posiadanie dziecka poza małżeństwem oraz zajście w ciążę przed 20 rokiem życia jest przestępstwem w Chinach. Ale nie ze względów moralnych, tylko praktycznych. Nadal nie można mieć więcej niż dwoje dzieci. Tego rodzaju przepisy powodują, że Chiny biją rekordy, jeżeli chodzi o ilość dokonywanych zabiegów aborcyjnych. Szacuje się, że dziennie przeprowadzanych jest około 30 tysięcy aborcji. No, ale co tylko Chińczycy, nie katolicy, to przecież mogą niektórzy oko przymknąć, zwłaszcza gdy w grę wchodzą duże pieniądze. Papież pojedzie do Chin, może pobłogosławi i to już będzie katolicki ale kraj. Ale sądzisz, że nie będzie tych aborcji 30 tysięcy dziennie z tego powodu? Nie. No, będzie 25, powiedzmy, i to będzie wielki sukces. Ja powiem, że liczba się nie zmieni. No, tylko alibi będzie, bo papież był. Wyobraźmy sobie, że ewakuowano Oświęcim, bo rzeczywiście była ewakuacja Oświęcimia i on się tam przeniósł na tereny dzisiejszych Niemiec, dalej ma jakąś enklawę i tam już dzisiaj, tam prawie stuletni profesor Mengele dalej przeprowadza eksperymenty na Żydach, na Polakach, na Ukraińcach, na Serbach i tak dalej, tu wielu jeszcze narodów. I to się dzieje dzisiaj, nie? I wyobraźmy sobie, gdyby katolicki Uniwersytet Lubelski, czy jakaś Akademia Medyczna wysłały tam swoich studentów, żeby te zdobycze nauki przyswajać. No, co byście powiedzieli? Ja się pytam. Poważnie. Bo to, co mamy w Chinach, jest czymś jeszcze gorszym. Jeśli chodzi o skalę i jeśli chodzi o antymoralność. Przecież chodzi o nadzór państwa nad tym. Oczywiście, no, nad hitlerowskimi. Drogi powiedział, dlaczego to by nie przeszło. Bo Niemcy już sobie ufundowali frakcję polityczną, która reprezentuje ich interesy w Polsce i drugiej takiej frakcji nie trzeba. Natomiast Chiny, łącznie z Rosją, dopiero sobie budują taką jakość, więc ci różni pseudoprawicowcy są do tego jak najbardziej i chętni, i podatni, bo to jest banda zwykłych gołodupów. Ja się zapytam w takim razie tych profesorów Akademii Medycznej czy profesorów KUL-u, z czego najsłynniejsi są lekarze chińscy, jeśli to można nazwać lekarze, bo to z punktu widzenia cywilizacji chrześcijańskiej, czy nawet cywilizacji zachodniej, bo przypominam, że przysięga Hipokratesa nie jest przysięgą chrześcijańską. Jest jeszcze właśnie z czasów Greków i z dorobku tego etycznego cywilizacji zachodniej, filozofów antycznych, gdzie właśnie lekarz to był ktoś taki, który zobowiązuje się nie szkodzić. A czym zajmują się, z czego najbardziej znani są współcześni komunistyczni chińscy lekarze? Z mordowania dzieci. Podobno, nie wiem, podaję informacje także już z TVN-u. 30 tysięcy dzieci dziennie mordują. Ja przypominam, że w programie Akademii Medycznych Komunistycznych było obowiązkowe, jeśli ktoś szczególnie w kierunku ginekologii się szkolił, podobnie jest na położnictwie, obowiązkowe, co do lekarza, w czasie swojej edukacji zabicie dziecka w celach szkoleniowych. Czyli on miał przeprowadzić aborcję, żeby się nauczyć, jak dobrze zabijać dzieci. Tak. Podobnie położne mają asystować przy morderstwie dzieci. To właśnie jest wykładane na chińskich uczelniach medycznych, gdzie chcemy wysłać naszych studentów. Dokładnie to tak, jakby do doktora Mengele wysłać tych studentów. A jeszcze więcej, przecież oni się specjalizują w przerabianiu ludzi na organy. Żywych ludzi, bo organ pośmiertny to jest... politycznych, na przykład. Czym to się różni od Oświęcimia? Kiedy wyłapują ludzi na ulicach, a potem wycinają im przeróżne organy. Niemcy przerabiali na mydło, bo nie mieli jeszcze technologii transplantacyjnych. Jakby dłużej doktor Mengele pożył, na pewno i to by obmyślił. I z obozów koncentracyjnych szłyby dostawy nereczek, jakiś serc, płucek, wszystkiego. To by szło z obozów koncentracyjnych. Ale jeszcze technologia medyczna była na niższym poziomie. Teraz obozy koncentracyjne przeniosły się do Chin. I tam ludzie przerabiani są na nowoczesne mydło, czyli na organy. Profesorowie
Kulu i profesorowie Akademii Medycznej. I senatorze czelej. Wy nie wiecie, udajecie, że nie wiecie tego.